Casey Cenebachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z nowej serii, która nazywa się Durnoty GTA Online. Tak jest. Seria ta będzie tworzona razem z wami, ponieważ jeżeli znasz jakiś śmieszny glitch, jakąś durnotę, rzeczy, które w GTA Online nie działają, albo cokolwiek podobnego do tego, co wam teraz pokażę w tym odcinku, no to zapraszam do pisania tego w komentarzach. I razem z wami stworzymy tych odcinków więcej, a więc zaczynajmy. Pierwszy odcinek, 5 durnot, lecimy! Ogólnie nie znam się jakoś tak bardzo, wiecie, na przepisach drogowych i tak dalej, mimo tego, że prawo jazdy mam, no to coś tam się pozapominało, no nie? Ale kurde, tutaj, na tej drodze, ewidentnie coś jest nie tak. Tutaj możemy jechać prosto, no to się zgadza, prawda? No ale tutaj obok widzimy, że możemy jechać prosto, spoko. I możemy też jechać w prawo. Tylko wydaje mi się, że tutaj w prawo ja raczej jechać nie można, ponieważ tutaj żadnej drogi nie ma. A mimo to gra nam pozwala tam pojechać. Dzięki wielkie gro za wybór, ale raczej nie skorzystam. W GTA Online znajduje się sporo obiektów, z którymi możemy wejść w interakcję, na przykład możemy w nie wlecieć. I na przykład może on wtedy nam zatrzymać pojazd, ponieważ ma kolizję, wszystko jest spoko, no ale... Zdarzają się też takie obiekty, jak na przykład ten oto słup, który tej kolizji już nie ma. Możemy latać i w jedną stronę, i w drugą. Możemy też sobie postrzelać przez niego. No i żaden pocisk w niego nie trafi, tylko poleci sobie daleko w niebo. Dobra robota, Rockstar, a wystarczyło tylko włączyć kolizję. To nie jest trudnego, naprawdę. Czy wiecie, że w GTA Online rosną grzyby na drodze? Jeżeli nie, to po prostu chyba mieliście pecha, że żadnego nie spotkaliście. Ja jadąc sobie moim pięknym T20 spotkałem nawet dwa. Jak sami widzicie, Rockstar zadbał nawet o takie szczegóły jak dodanie grzybów do swojej gry. No może trochę o humanoidalnych kształtach, no ale całkiem spoko, nie? Jeżeli też chciałbyś kiedyś w przyszłości zostać na przykład grzybem, no to mam dla ciebie receptę. Wystarczy, że udasz się w te oto miejsce, a następnie po prostu wespniesz się w tym oto miejscu. I proszę bardzo, zostałeś grzybem. Dobra robota. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, a jest nią Deluxo, które pozwala nam na szybkie przebieranie się. Co jest ci do tego potrzebne, zapytasz się. No wystarczy Deluxo, no i kasyno, a raczej penthouse i ten taras u góry. Spokojnie, nawet nie musi być twój. Kiedy masz już te Deluxo, wsiadasz do niego, a następnie lecisz właśnie nad basen, który znajduje się na tym dachu. Możesz lecieć tam sam, możesz lecieć z kimś. W dwie osoby będzie lepszy efekt. I teraz, jeżeli na trybie lewitowania podlecisz bardzo właśnie blisko tego miejsca, czyli po prostu basenu, no to twoje postacie w środku zmienią ubiór tak, jakby po prostu wpadły do tego basenu. Więc ciekawa sprawa. Gra mylnie odbiera sygnały i myśli, że jesteśmy tam już w środku w basenie. A to nie do końca prawda. Jest wiele opcji tuningowych w GTA, które w rzeczywistości dają fajne efekty, a w GTA nie robią kompletnie nic. I jedną z takich opcji jest na przykład snorkel, który pozwala nam wjeżdżać w rzeczywistości na przykład głęboko w wodę. Co robi on w GTA? On robi dokładnie nic, jedynie tyle, że wygląda. Możemy go zamontować na przykład w pojeździe Free Crawler i na tym właśnie pojeździe zrobiliśmy ten test. I oczywiście, tak jak mówiłem, nie daje to kompletnie nic. Niezależnie od tego, czy mamy go, czy go nie mamy, tak czy siak nasz silnik od razu wysiadł, kiedy wjechaliśmy w leciutko troszeczkę głębszą wodę, powiedzmy. A więc to tyle w tym materiale. Jeżeli znasz jakąś durnotę z GTA, pisz ją, sprawdzimy, pokażemy. Siemana, rapa, cześć, elo!